Na tym filmie z statystyki matematycznej pokażę Wam, jak w Excelu wykonać test zgodności chi kwadrat na porównanie z rozkładem Poissona. Rozkład Poissona jest rozkładem rzadkich zdarzeń. Prawdopodobieństwo w tym rozkładzie teoretycznym jest liczone ze wzoru, który tutaj umieściłam w pliku XLS. I w tym rozkładzie musimy sprawdzić, w tym zadanku, czy cecha, która ma następujące warianty, a takiej liczebności dla każdego z tych wariantów, może być uznana za zgodną z rozkładem normalnym. W tym teście chi kwadrat raz zakładamy hipotezę zerową, że dany rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem Poissona, a w hipotezie alternatywnej zapisujemy, że jednak nie jest zgodny z rozkładem Poissona. To jest nasz rozkład empiryczny, a dokładnie tu są liczebności tego rozkładu empirycznego, czyli badanego, zaobserwowanego w rzeczywistości. Jeżeli chcemy obliczyć odsetek dla tego rozkładu, widzimy, że każdą liczebność trzeba podzielić przez łączną liczebność, ile mamy zbadanych jednostek. Dla każdego z tych wariantów tutaj możemy przeciągnąć tą formułkę i wówczas wyliczymy sobie odsetki rzeczywiste. Żeby porównać te wartości rzeczywiste, będziemy musieli dla nich znaleźć wartości teoretyczne, a zgodne z rozkładem Poissona. Na początek musimy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z tych wartości empirycznych, ale gdyby one były zgodne z rozkładem Poissona. Jak to zrobić? Żeby mieć tą możliwość skorzystania z tego wzoru, w miejsce k podstawimy każdą z tych wartości, która tutaj jest zapisana. Ale pytanie, ile wnosi parametr lambda? Lambda jest to najczęściej n razy p, wyliczone w rozkładzie Poissona, ale jeżeli w treści zadania, tak jak tutaj, nie jest podane, ile wnosi to prawdopodobieństwo zajścia pojedynczego, bardzo rzadkiego zdarzenia, no nie możemy policzyć bezpośrednio tej lambdy. Wówczas liczymy jakby przybliżenie tej lambdy, czyli zwykłą średnią arytmetyczną na podstawie naszych danych. Jeżeli tu są wartości x, a tu są wartości ni, to liczymy każda wartość razy liczebność, czyli te wyniki, zwane tutaj po prostu jako ilo czyn funkcja, lub to razy to wynik tutaj. Mamy sumę i jak ją podzielimy przez ten wynik, otrzymamy lambdę, czyli przybliżoną wartość średniej, bo pamiętamy, że w rozkładzie Poissona średnia to jest parametr lambda, więc jak nie mamy lambda, liczymy średnią zwykłego wzoru na średnią arytmetyczną. Jeżeli mamy wyznaczoną wartość lambda, możemy skorzystać z tego wzoru na policzenie odsetka, inaczej prawdopodobieństwa wystąpienia tych po kolei każdej z sześciu wartości, gdzie k po kolei będziemy podstawiać 0, 1, 2, 3 i tak dalej do 5. I zgodnie z tym oznaczeniem zapisujemy, że tak, lambda będzie podniesione do potęgi na początek w tej komórce, a podzielone przez silnie z k, gdzie k w tym momencie, w tym podstawieniu równa się 0 i przemnażamy razy e do potęgi minus lambda. E można tutaj generalnie zapisać, że to jest 2,7182. Tak byśmy to robili na kalkulatorze i podnosimy do minus lambda, a lambda wynosi 1,8. Jeżeli ja tu zastosuję te dolary, za każdym razem odwołanie będzie do lambda i tutaj tak samo odwołanie z dolarami do lambda, żeby w każdym z tych obliczeń odwołanie było stałe do wartości 1,8. Jeżeli chcecie, to zawsze można w to miejsce wpisać 1,8, czyli wartość lambda. Nie musi być zastosowane odwołanie konkretnie do komórki z usztywnieniem. Jeżeli tą formułkę przesuniemy sobie w dół, za każdym razem funkcja będzie robiła odwołanie do przesuwającego się w dół k w tym wzorze, a lambda będzie uznana za element stały. Jeżeli mamy te wartości odsetków teoretycznych wypisane, można obliczyć liczebności teoretyczne. A liczebność teoretyczna zawsze jest liczona jako te odsetek teoretyczny, czyli prawdopodobieństwo
razy n, które wynosi 60 w naszym badaniu. I to, co tutaj nam za każdym razem wyjdzie, będą to liczebności teoretyczne, jakie powinny wynikać z rozkładu Poissona. Tu są wartości rzeczywiste, tu są wartości teoretyczne. Teraz musimy już podstawiać typowo podwzórne chi kwadrat, gdzie wartości empiryczne porównamy z wartościami teoretycznymi. Na początek liczymy różnicę między ni minus ni z daszkiem, czyli te wyniki minus te wyniki. Tutaj mamy różnicę. Potem zgodnie z tym oznaczeniem tu podnosimy każdą z tych wartości, które tutaj mamy, do kwadratu i zapisujemy je w kolejnym wyniku, w kolejnej kolumnie. I na końcu każdy z tych wyników, które tutaj mamy, jeszcze raz dzielimy przez wartość teoretyczną, która jest tutaj zapisana. Mamy te wyniki. Na końcu interesuje nas suma tak zapisanej tutaj komórki, czy całej kolumny. Mamy ten wynik. To będzie nasza statystyka testu, czyli statystyka chi kwadrat. Zgodnie w sumie przecież z nazwą testu musi występować statystyka chi kwadrat, choćby gdzieś po drodze. I więc nasza statystyka testu w tym teście jest policzona i żeby ją zweryfikować ten test, która z tych hipotez będzie dobra, czy hipoteza zerowa, a może hipoteza alternatywna, musimy znaleźć statystykę chi kwadrat, ale wartość odwrotną, czyli z tablic albo papierowych, albo z tablic, tak jak ja tutaj, z użyciem po prostu odwołania formułki tutaj zastosowanej chi kwadrat ODW. I teraz tak, wartość krytyczną zawsze szukamy przy jakim zadanym poziomie istotności alfa. Jeżeli w treści zadania jest 5%, wpisujecie tu 5%. Jeżeli jest inny poziom, to wpisujecie ten, który jest dla Was bardziej odpowiedni. Przy statystyce chi kwadrat mamy tak zwany drugi element stopnia swobody. To nie jest tylko kwestia, ile było tych liczb, które sobie badaliśmy, a ich badaliśmy i tutaj było ich dla nas 6. Liczy się też, ile szacowaliśmy dodatkowo parametrów, żeby wyznaczyć ten rozkład teoretyczny. U nas był to jeden parametr, lambda. On był potrzebny, żeby wyliczyć odsetki teoretyczne, a zgodne z rozkładem Poissona. Czyli R równa się 1, K równa się 6, a my liczymy stopnie swobody równe R minus K minus 1, czyli 6 minus 1 i jeszcze 1, bo zawsze, czyli 4. Gdy mamy już wartość krytyczną z rozkładu chi kwadrat, liczoną jako wartość od poziomu istotności alfa i od stopni swobody, możemy już dokonać weryfikacji w tym konkretnie teście. Jeżeli wiemy, że obliczona statystyka testu wynosi 1,142, a wartość chi kwadrat 9,488, widzimy, że statystyka testu jest niższa od wartości krytycznej, a więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła, że dany rozkład jest zgodny z rozkładem Poissona. Można przyjąć, że rozkład nasz empiryczny to rozkład Poissona.